Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne powtórzenie ze mną. Tym razem będzie to powtórzenie z wyrażeń algebraicznych, a konkretnie wielomiarów. Na tym spotkaniu zajmiemy się wielomianami, ale konkretnie przypomnimy sobie, jak rozwiązywać takie proste równania wielomianowe. Bo wiesz, na maturze podstawowej to Ty możesz mieć tylko proste równania, które mają postać właśnie wielomianową. Oprócz tego przypomnimy sobie, jak wykonywać działania na wyrażeniach algebraicznych, ale konkretnie działania na wielomianach. A więc zapraszam do rozwiązywania razem ze mną zadań związanych właśnie z wielomianami, z wyrażeniami algebraicznymi. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z maja 2019. Treść: rozwiąż równanie. I to równanie wygląda tak: x do potęgi 3 minus 8 i to pomnożone przez x kwadrat minus 4x minus 5, w wyniku czego powstaje 0. I teraz, niektórzy nawet nie mówią o tym, że jest to równanie wielomianowe w pewnej postaci. Po prostu polecenie masz: rozwiąż równanie. I teraz przydają nam się metody, które w zasadzie uczymy się już od pierwszej klasy szkoły średniej. Rozwiązywanie prostych równań. Tutaj głównym działaniem do wykonania jest mnożenie. I teraz zawsze zadajemy sobie pytanie, kiedy z mnożenia dwóch elementów może powstać zero? No tylko wtedy, kiedy albo jeden element będzie zerem, albo drugi element będzie zerem. Ja to mogłabym sobie w taki sposób zapisać. Kiedy a razy b da zero? No tylko wtedy, kiedy a będzie zerem lub b będzie zerem. I to jest właśnie metoda. Metoda na rozwiązywanie tego typu równań, zapamiętaj. Czyli ja, popatrz, przepisuję mój pierwszy czynnik, a jest nim pierwszy nawias, czyli x do potęgi 3 minus 8, równa się 0 lub ten mój drugi czynnik, którym jest drugi nawias i on też może się zdarzyć, że będzie zerem. Teraz, jak rozwiązać to równanko? To jest równanie stopnia trzeciego, ale bardzo prościutkie. Tylko trzeba poprzerzucać na strony. Czyli x do trzeciej zostawiamy, minus ósemkę przerzucę, czyli będzie 8. I teraz pierwiastkujemy to równanie stopniem, oczywiście trzecim, dlatego że tu jest potęga trzecia. Więc żeby się trzeciej potęgi pozbyć, muszę użyć pierwiastka stopnia trzeciego, logiczne. Zatem piszemy, x to się równa pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Tak się składa, że zazwyczaj te pierwiastki, które występują w arkuszach maturalnych, są ładne. No oczywiście pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest liczba 2. Rozwiązaliśmy już pewną część tego zadania. Przechodzimy do drugiej części. Jesteśmy już, zapewne przypuszczam po powtórce, z funkcji kwadratowej i zauważamy, że jest to równanko kwadratowe zupełne, a więc będziemy liczyć deltę. Delta to jest równe b kwadrat minus 4ac, czyli u nas to będzie, moje b to jest minus 4, daje w nawiasie do kwadratu, minus 4 razy, moje a to jest 1, no bardzo często a wynosi właśnie 1 w zadaniach, razy c, a moim c jest minus 5. A więc moja delta to będzie minus 4 do kwadratu, to jest oczywiście 16, bo minus się kasuje. Teraz minus razy minus da mi plus i będę miała 4 razy 5, czyli 20. Popatrz, jaka piękna delta wyszła, 36. Ja ją mogę pięknie spierwiastkować i dostaję pierwiastek z delty, czyli 6. No to skoro tak, no to teraz muszę liczyć te miejsca zerowe. No bo miejsca zerowe będą rozwiązaniami mojego równania kwadratowego. A wzory na miejsca zerowe zapewne pamiętasz. Tu był pierwszy wzór i drugi wzór. Ja często te wzory piszę, szczególnie jeżeli tłumaczę, żeby młodzież wiedziała, gdzie to mam podstawić i do czego. Czyli moje minus b, czyli b to było minus 4, mam minus minus 4, czyli 4, minus pierwiastek z delty, czyli 6, podzielone przez 2 razy a moje a to jest 1 w domyśle. No to po prostu nad 2. Czyli x1 to się minus 2 nad 2, to się pięknie podzieli, wyjdzie minus 1. Kolejne rozwiązanie. I teraz x2, w zasadzie wystarczy, że tutaj popatrzymy, 4 plus 6 podzielone przez 2, bo to jest tylko w środku zmiana znaku. I mamy 10 podzielone przez 2, czyli mamy kolejne rozwiązanie i jest nim piątka. Czyli
Podsumowując, pamiętaj, na maturze musisz podsumować, dać ostateczną odpowiedź. To w końcu ile to równanie ma rozwiązań? No tu wyszło jedno, tu wyszło drugie, tu wyszło trzecie. Każde jest inne, a więc tych rozwiązań będą trzy sztuki i ja je muszę napisać w klamerce, czyli x należy. Dobrze by było od najmniejszego, czyli najpierw jest minus jedynka, później jest dwójeczka i później jest piąteczka. I moje równanie ma trzy rozwiązania i tak kończymy zadanie. Zadanie numer dwa to zadanie z matury z czerwca 2019. Która z liczb minus 5, 0, 3 czy 5 spełnia podaną nierówność. I ta nierówność wygląda tak. X minus 6 w jednym nawiasie pomnożone przez x minus 2 do kwadratu, pomnożone przez x plus 4, pomnożone przez x plus 10 jest większe od 0. I pytanie jest, która z tych liczb spełnia tą nierówność? Może jedna, może dwie, może trzy, może wszystkie cztery, a może żadna? Aczkolwiek ja to zadanie oczywiście wzięłam z części testowej, tylko zmodyfikowałam na potrzeby zadania otwartego. No niestety, ale ja wolę uczyć zadań otwartych, żeby jednak trzeba było myśleć, a nie tak zastanawiać się, która odpowiedź jest prawidłowa. Dlatego ja zmodyfikowałam je specjalnie na potrzeby zadania otwartego. No więc teraz tak, jeżeli jesteś na poziomie rozszerzonym, to na pewno wiesz, że było coś takiego w programie nauczania jak rozwiązywanie nierówności wielomianowych. I możesz to zadanie zrobić przy użyciu wężyka, rozwiązując nierówność wielomianową. Aczkolwiek większość młodzieży ma oczywiście poziom podstawowy w szkołach. I wtedy tutaj, jeżeli mamy do czynienia z poziomem podstawowym, to pamiętamy o tym, że musimy to jakoś sprytnie zadanie zrobić, bo nie ma w programie rozwiązywania nierówności wielomianowych. Ale pytanie było takie, która z tych liczb jest rozwiązaniem? No to co to za problem jest? Wziąć po kolei te liczby, próbować podstawiać do tej nierówności i zobaczymy, która z nich będzie rozwiązaniem tej nierówności. Czyli robimy tak wprost, tak banalnie, tak prosto. Czyli najpierw podstawiam minus 5. Czyli jakby pierwszą z tych liczb podstawiam minus 5. Czyli będę miała minus 5, minus 6 w jednym nawiasie, minus 5, minus 2 w drugim nawiasie do kwadratu, minus 5 plus 4 i w ostatnim minus 5 plus 10. Oczywiście piszemy większe od 0. Próbujmy sobie to wyliczyć. Czyli tu mamy minus 11 razy. Tu mam minus 7, ale w kwadracie, tak, razy. Tu mamy minus 5 plus 4, to jest minus 1. I tutaj mam minus 5 plus 10, no to jest 5. I to ma być podobno większe od 0. No to teraz tak, albo to liczymy do końca, albo będziemy tylko znaki szacować. Czyli mnożenie, pamiętamy, jest przemienne. Czyli ja mogę sobie to pomnożyć z tym. I będę miała minus 11 razy minus 1, minusy się kasują, wychodzi mi 11 razy. Minus do kwadratu się skasuje i mam 7 do kwadratu, czyli 49 i jeszcze razy 5. I to jest większe od 0 podobno. Ty nie musisz tego liczyć, ty masz wiedzieć, czy to jest większe od 0. Oczywiście, że tak. Czyli jak najbardziej ta odpowiedź jest prawidłowa, że minus 5 jest rozwiązaniem tej nierówności. Ale jeżeli ja to zadanie zmieniłam na otwarte, to my musimy wszystkie sprawdzić teraz te nasze przypuszczalne właśnie rozwiązania tej nierówności. Czyli podstawiamy 0. No to ja już może będę podstawiała to 0 i będę pisała 0 minus 6, no to minus 6. Raz. 0 minus 2, no to minus 2 do kwadratu. Raz. 0 plus 4, no to 4. Raz. 0 plus 10, no to 10 i to podobno większe od 0. No to tak, minus 6 zostaje razy. Ten minus, bo jest kwadrat, się kasuje, czyli będziemy mieć 2 do kwadratu, czyli 4 razy. 4 razy 10, że to jest większe od 0. No widzimy, ta liczba na minusie, a reszta na plusie, czyli wynik na minusie. Czyli to jest oczywiście sprzeczność. A skoro sprzeczność, to znaczy, że ta odpowiedź odpada. Czyli 0 na pewno nie jest rozwiązaniem. No to próbujemy następną trójeczkę. Czyli mam 3 minus 6, no to jest minus 3 razy. 3 minus 2, no to jest 1 do kwadratu razy. 3 plus 4, no to jest 7 raz. 3 plus 10 to 13 i to podobno większe od 0. Znowu widzimy tu plus, tu plus, tu plus, tu minus, czyli całość na minusie, a powinna być liczba dodatnia, bo większa od 0, czyli sprzeczność. Czyli ta liczba odpada. No i czwartą bierzemy liczbę, piątkę. Czyli znowu 5 minus 6, no to jest minus 1 raz. 5 minus 2, no to jest 3 do kwadratu raz. 5 dodać 4,
9. Raz. 5 dodać 10. 15. I to podobno większe od 0. Znowu widzimy. Na plusie, na plusie, na plusie. Ogólnie na plusie razy na minusie, czyli jest na minusie. A liczba ta powinna być większa od 0, co jest oczywiście sprzecznością. Jeżeli to jest zadanie zamknięte, to Ty na pewno doskonale wiesz, że jak Ci już wyjdzie pierwsza odpowiedź, to nie ma sensu tracić czasu na maturze, na sprawdzanie pozostałych odpowiedzi. Chyba, że chcesz się upewnić, że na pewno masz dobrze. Więc gdyby to było zadanie zamknięte, ale ja specjalnie zmieniłam na otwarte, żebyśmy więcej poćwiczyli, żebyś po prostu wyćwiczył te znaki, bo często młodzież, mimo że szkoła średnia, mimo że matura, ma wielki problem ze znakami. Zadanie numer 3. Dane są funkcje. Pierwsza funkcja nazywa się w od x, wielomian, ale w zasadzie w treści nie podałam słowa wielomian, bo na maturze nie powinno to słowo się pojawić, ale może być podane w funkcję, bo wielomian to jest też funkcja. W od x w postaci minus 2x do trzeciej plus 3x kwadrat plus x minus 2 oraz funkcja f od x równa x kwadrat minus 5x. Wyznacz funkcję w postaci małe f od x i ono jest równe 2 w od x dodać 4 f duże od x. Mamy tylko wyznaczyć funkcję, czyli konkretnie mamy napisać wzór tej naszej funkcji. No to popatrz, co będziemy robić. No przepiszemy f od x, to się równa. I teraz widzimy, że mamy tak. We wzorze dwójkę pomnożyć przez w od x i do tego dodać czwórkę, przez którą mnożymy f od x. Czyli jednym słowem ja przepisuję sobie dwójeczkę i teraz w nawiasie wrzucam mojego w od x, który ma wzór podany tutaj wyżej, więc ja po prostu przepisuję ten wzór. Dodać 4 pomnożone przez, tak samo jak tu jest pomnożone, pamiętaj o otwieraniu nawiasu, bo jeżeli nie otworzysz nawiasu, to później zapomnisz mi te wszystkie składniki pomnożyć. I f od x sczytuję stąd, x kwadrat minus 5x. No to co zrobimy? Zgodnie z własnościami działań na wyrażeniach algebraicznych będziemy musieli to z tym pomnożyć, to z tym i to z tym. I tak samo, to z tym i to z tym. Po prostu liczba stojąca przed nawiasem, ona wszystkie tutaj elementy w nawiasie nam zmienia, bo trzeba wszystkie elementy w nawiasie pomnożyć w tym wypadku przez tą dwójkę. Czyli 2 razy minus 2x do trzeciej to będzie minus 4x do trzeciej. 2 razy 3x kwadrat to będzie 6x kwadrat. 2 razy x, no to po prostu 2x. 2 razy minus 2, minus 4. Dalej, teraz tu mnożymy. 4 razy x kwadrat, no to mamy 4x kwadrat. 4 razy minus 5x, mamy minus 20x. No i pod spodem. F od x to się równa. I teraz segregujemy zawsze funkcje wszystkie, no tym bardziej wielomiany, od najwyższej potęgi. Czyli patrzymy, tu mamy minus 4x do potęgi trzeciej, nigdzie więcej nie mamy potęgi trzeciej. Teraz potęgi drugie, tu jest potęga druga i tu. 6x kwadrat plus 4x kwadrat, no to mamy plus 10x do kwadratu. Dalej, teraz same x, tu mam 2x, a tu mamy minus 20x, no to jest minus 18x. No i jeszcze same liczby, tak się składa, że tylko tu mam samą liczbę, czyli przepisuję minus 4. Moim zadaniem było wyznaczyć taką funkcję o takim wzorze, no to wyznaczyliśmy, lepiej się tego nie da. Zadanie numer 4. Dana jest funkcja postaci f od x, to się równa, minus 4x kwadrat, minus 2x, minus 1. Mamy wyznaczyć funkcję postaci małe f od x, które jest równe pomnożone 2 przez f duże od x plus 1 minus x plus 4. Czyli mamy wyznaczyć właśnie funkcję nasze małe f. I tutaj wszystko byłoby ok, gdyby nie było to x plus 1. Bo jeżeli byłoby tutaj samo x, byłoby f od x, duże f od x, byłoby ok, wrzucilibyśmy tą funkcję tutaj bez problemu. Ale ze względu na to, że tu mamy bardzo trudną rzecz dla przeciętnego ucznia, f od x plus 1, to ja oczywiście pod to f duże będę musiała to podstawić, no bo przecież ja wyjścia nie mam, ja muszę to podstawić. Tyle, że w miejsce mojego x mam wrzucone x plus 1. To znaczy, że w miejsce tego x muszę wrzucić x plus 1. To znaczy, że w miejsce tego x ja muszę wrzucić x plus 1. No więc to będę czyniła, czyli pod spodem. Przepisujemy małe f od x, to się równa. Dwójka z przodu i ona jest oczywiście pomnożona przez, otwieram sobie nawias i teraz uwaga, muszę napisać moją funkcję duże f
ale nie od x-a, tylko od x plus 1. Czyli to, co powiedziałam. Czyli zaczynam tak, jak widzimy, minus 4 razy i teraz zamiast x-a muszę napisać x plus 1 i ja to oczywiście muszę zrobić w nawiasie do kwadratu. Minus 2 w miejsce tego x-a, on jest w kółeczku czerwonym, też muszę napisać x plus 1, czyli razy x plus 1 i patrzę dalej, mamy minus 1. Zamykam wielki nawias i patrzę, że za tą moją funkcją f od x plus 1 jeszcze stoi mi minus x plus 4. Wszystko muszę przepisać. No i teraz muszę powykonywać działania, ale kolejność jest bardzo ważna. Dwa razy i teraz, czy ja mogę wykonać to mnożenie? Nie, bo muszę najpierw zrobić potęgowanie, czyli muszę najpierw to wykonać. Oczywiście przypomnimy sobie wzorem skróconego mnożenia, to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat po rozwinięciu. Pamiętamy o wzorach ze względu na to, że one są w podstawie programowej i są wymagane. Czyli a kwadrat to u mnie jest x kwadrat, dodać 2ab, czyli 2 razy x, to jest 2x razy 1, to dalej 2x. I dodać b kwadrat, czyli u mnie 1 kwadrat, no to jest dalej 1. Teraz tutaj już nie mam wzoru, więc to sobie mogę już śmiało mnożyć. Czyli minus 2 razy x, no to minus 2x. Minus 2 razy 1, no to minus 2. I jeszcze jest minus 1, dopiero zamykany jest nawias, później jest minus x dodać 4. No dobra, fajnie, fajnie, są dalej dwa nawiasy. Najpierw pozbywam się tego nawiasu w środku. Czyli wymnażam tą minus 4 przez każdy składnik w nawiasie. Minus 4 razy x kwadrat, minus 4x kwadrat. Minus 4 razy 2x, minus 8x. Minus 4 razy 1, minus 4. I resztę przepisujemy na razie, jak leci, żeby nie było problemu. Teraz mogłabym się pozbyć dużego nawiasu, tylko musiałabym pomnożyć przez tą dwójkę z przodu. Ale zrobimy lepszą rzecz, może tu będę kontynuowała, zrobimy lepszą rzecz, spróbujemy poredukować wyrazy podobne w środku w nawiasie. Czyli tak, minus 4x kwadrat, no niestety nie ma nic podobnego, ale tu mamy minus 8x, minus 2x, minus 10x. Dalej, mamy minus 4, minus 2 i minus 1, czyli mamy minus 7, zamykam nawias, za nawiasem minus x dodać 4. To się równa, może tu będę kontynuować i teraz już nie mam wyjścia, chcę się pozbyć już tego ostatniego nawiasu. Mnożę przez dwójkę. 2 razy minus 4, no to jest minus 8, x kwadrat przepisujemy. 2 razy minus 10 to minus 20, x-a przepisujemy. 2 razy minus 7 to jest minus 14. Samo. I później mamy minus x i dodać 4. Skoro tak, no to teraz już na końcu znowu wyrazy podobne redukcja. Minus 8x kwadrat, no nie ma tutaj nic podobnego. Tu mamy minus 20x i minus x, czyli minus 21x. Teraz minus 14 i plus 4, no to mamy minus 10. Doprowadziliśmy naszą funkcję małe f od x do najprostszej postaci, wyznaczyliśmy jej wzór i to jest właśnie ten wzór. Zadanie numer 5. Zapisz w najprostszej postaci iloczynowej funkcję postaci. F od x równa się 12x do potęgi trzeciej minus 24x do potęgi drugiej dodać 36x. Postać iloczynowa. Z czym powinna Ci się kojarzyć? No przede wszystkim z tym, że jest iloczyn, czyli mnożenie. I teraz zapamiętaj, że te funkcje, które są podawane w postaci iloczynowej, no to najczęściej może mają dwa nawiasy ze sobą pomnożone, może mają wyciągniętą liczbę, czy też x-a najlepiej przed nawias i tam jest mnożenie ukryte. Chodzi o to, żeby to mnożenie, ten iloczyn był. To zastanówmy się, co byśmy mogli z tego i z tego wyrzucić do przodu, czyli wyciągnąć przed nawias. Jednym słowem, przez co dzieli się ten składnik, ten składnik, ten składnik? Widzimy 12, 24, 36. Wszystkie te liczby dzielą się przez 12, czyli 12 wyrzucam do przodu. Dalej, tu jest x w potędze trzeciej, tu jest x w potędze drugiej, a tu jest x w potędze pierwszej, czyli jeden, ten x jest wspólny, to też go wyrzucam do przodu. Czyli jeżeli ja z 12x do trzeciej wyrzuciłam do przodu 12x, zostało mi x do drugiej. Jak wymnożę, będzie mi się zgadzać. Dalej, jeżeli z tego zabrałam 12x, zostało mi po pierwsze minus,
Po drugie 2, bo 12 razy 2 to 24. No i po trzecie jeszcze mi zostało oczywiście x, bo ja jednego x zabrałam do przodu, a tu jest x w kwadracie. Dalej. No to teraz z 36x zabrałam do przodu 12x. Czyli jednym słowem, no na plusie na pewno będzie i teraz 36 podzielone przez 12 to jest po prostu 3 i tego x zabrałam do przodu, no więc nie ma x. Zamykamy nawias. No i teraz myślimy sobie, czy damy rady to jeszcze lepiej rozbić. Polecenie było w najprostszej postaci iloczynowej. Ja widzę, że tu jest iloczyn. Tu jest iloczyn. Tutaj też jest iloczyn. Tylko ty tej kropeczki tego kworzenia nie musisz pisać. Tylko masz się zastanowić, czy to już jest super najprościej. Żeby się zastanowić nad tym, to po pierwsze widzimy, że tu jest w środku funkcja kwadratowa. A przypominamy sobie, że dla funkcji kwadratowej przecież była taka postać iloczynowa, ale nie zawsze istniała. No więc od czego zależała postać iloczynowa funkcji kwadratowej? Od tego samego, co miejsca zerowe funkcji kwadratowej, czyli od delty. A więc liczymy sobie na boku deltę, przypominamy wzór b kwadrat minus 4ac. My oczywiście robimy obliczenia dla tego, co w nawiasie. A więc delta to się równa b kwadrat, czyli u mnie to będzie minus 2 do kwadratu, minus 4 razy 1 i razy u mnie tutaj jest 3, czyli delta to się równa. Minus się kasuje, bo w kwadracie 2 do kwadratu to 4, minus 4 razy 3, 12. Czyli moja delta równa się minus 8. I to był sygnał, że jak jest minus 8, to było brak postaci iloczynowej, bo delta ujemna, jak delta ujemna, przypominam, brak postaci iloczynowej, czyli niestety prościej już tego nie zapiszemy. Gdyby delta była dodatnia, chociaż równa 0, to wtedy były odpowiednie wzory na postać iloczynową i wtedy trzeba by było to jeszcze przekształcić. Natomiast ja tylko zapiszę, żeby tych kropek nie było widać. 12x pomnożone przez x kwadrat minus 2x i plus 3. Prosiłam o najprostszą postać, ale prostszej w tej sytuacji, przy tej funkcji po prostu się nie da. Zadanie numer 6. Ile jest liczb rzeczywistych, które spełniają równanie? To równanie dość tak ciężko wygląda, ale zobaczysz, że tak ciężko nie będzie się rozwiązywało. To równanie wygląda tak. W jednym nawiasie ma x kwadrat plus 16 i cały nawias podniesiony do potęgi czwartej. W domyśle razy drugi nawias x plus 5 razy trzeci nawias, w którym jest x do potęgi trzeciej, dodać 125, ale ten nawias jest podniesiony aż do potęgi piątej i ma to wynosić 0. I pytanie, ile liczb rzeczywistych w ogóle spełnia takie równanie? Czyli mamy odpowiedzieć, ile jest rozwiązań tego równania. To równanie powinno Ci się chociaż skojarzyć tak na wygląd z zadaniem pierwszym, które robiliśmy na tym spotkaniu. Otóż właśnie jest to mnożenie, tu jest mnożenie i tu, czyli więcej jest tych czynników występujących w iloczynie. I kiedy z iloczynu może wyjść 0? No tylko wtedy jak pierwszy czynnik, więc ja go przepisuję tak jak on wygląda, wynosi 0, albo drugi czynnik przepisuję jak wygląda, nawias opuściłam, no bo nie ma tam żadnej potęgi, to nie muszę pisać i on wynosi 0, albo ten trzeci czynnik, który u nas no, jest tą potęgą piątą, wysoką, wynosi 0. Ale teraz pomyślmy, jeżeli mamy podnieść coś do potęgi czwartej i ma nam wyjść 0, to powinieneś wpaść na pomysł, że tylko 0 podniesione do jakiejkolwiek potęgi, czy to jest potęga czwarta, czy to jest potęga piąta, czy 20 da 0. Zatem ja po prostu zwyczajnie opuszczam te potęgi. Tu opuszczam i tutaj też opuszczam. To jest podchwytliwe, ale tylko 0. Do jakiejkolwiek potęgi daje 0. No to teraz próbujemy rozwiązać proste równanko, więc przenosimy na strony i tu jest problem. Problem, o którym zawsze młodzież zapomina, o tym problemie. Jak jest liczba ujemna, tutaj minus 16, nie wolno Ci spierwiastkować. Popatrz, jaka liczba podniesiona do kwadratu da minus 16? Żadna. Więc piszemy sprzeczność. No a oczywiście często młodzież, która uczy się schematów, sobie to pierwiastkuje i dochodzi do bzdurnych oczywiście rozwiązań. Sprzeczność nigdy przy kwadracie, przy potędze parzystej ogólnie, w wyniku nie wyjdzie liczba ujemna. No to teraz tutaj. Tutaj nie ma problemu żadnego, tu żadnych potęg, więc przerzucam minus 5. Okej, jest to jakieś rozwiązanie.
Dalej, tutaj mamy x do potęgi trzeciej, dodać 125 równa się 0, no to też przerzucam sobie na strony, czyli mam minus 125 po prawej stronie i teraz uwaga, jest liczba ujemna, nie? Czyli wyglądałoby na to, że jest bardzo podobnie jak tu. Niestety nie, bo jest stopień trzeci. Tutaj potęga trzecia, tak? Czyli ja mogę spierwiastkować trzecim stopniem. Zasada jest taka, że jak mamy liczbę ujemną, to możemy ją pierwiastkować stopniem nieparzystym, natomiast nie wolno nam pierwiastkować stopniem parzystym. Dlatego tu będę miała x, to się równa i teraz oczywiście minus musi zostać, bo on mnie wyparował w kosmos i pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to jest po prostu liczba 5, czyli mamy x równe minus 5. No i popatrz, co nam wyszło. Tu nam nie wyszło w ogóle rozwiązanie. Tu nam wyszło jedno rozwiązanie i myślisz sobie, aha, jest jeszcze drugie. Figa, nie ma drugiego, bo to jest takie samo jak to. Czyli ostatecznie mogłabym powiedzieć, że do mojego zbioru rozwiązań tego równania należy tylko i wyłącznie liczba minus 5. Czyli pytanie było, ile rozwiązań rzeczywistych, a my w szkole średniej operujemy na najszerszym zbiorze, zbiorze liczb rzeczywistych, to ile w tym zbiorze jest rozwiązań? Jest jedno rozwiązanie pojawiające się tutaj, bo to jest to samo rozwiązanie. Jest tym jednym rozwiązaniem w tym wypadku liczba minus 5. Zadanie numer 7. Doprowadź do najprostszej postaci takie wyrażenie. To wyrażenie nazywa się u mnie g od x i jest równe 4 pomnożone przez w nawiasie x do trzeciej, dodać 6x kwadrat, dodać x. Od tego odjąć w nawiasie x plus 5 i to do potęgi drugiej. Minus 4 pomnożone przez x kwadrat minus 1. No, doprowadzamy do najprostszej postaci, czyli wykonujemy wszystkie działania, tylko myślmy, które działania i w jakiej kolejności możemy wykonać. Po pierwsze, przepisujemy oczywiście g od x i myślimy tak. Pierwsze, co widzimy tutaj? Widzimy tutaj mnożenie, czyli czwórkę mam pomnożyć przez nawias. Pamiętamy, mnożymy to, to i to. Wszystko musimy pomnożyć, co jest w nawiasie przez tą czwórkę stojącą przed nim. Czyli 4 razy x do trzeciej, mamy 4x do trzeciej. Dodać 4 razy 6x kwadrat, mamy 24x kwadrat. Dodać 4 razy x, no to mamy 4x. Dalej mamy minus i ten minus jest bardzo podchwytliwy. Zwróć uwagę na ten minus, ponieważ za nim stoi co? Stoi wzór skróconego mnożenia. Przypomnimy sobie ten wzór, że a plus b do kwadratu to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Niestety nie mogę ominąć wzoru, bo jest on w podstawie programowej, więc chcę go przypominać, a przy wyrażeniach algebraicznych te wzory są bardzo potrzebne. I chcę, żebyśmy tutaj w tym zadaniu również zastosowali. Tylko problem jest taki, że ten minus będzie mi zmieniał znaki. Dlatego ja minusa przepisałam, otwieram nawias. Mimo tego, że ja już rozwijam wzór, to ja robię to w nawiasie przez ten tutaj minus. Czyli a kwadrat, czyli u mnie x kwadrat. Dodać 2ab, czyli 2 razy 5, to jest 10, i razy x, czyli mamy 10x. Dodać b kwadrat, czyli 5 w kwadracie, to jest 25. Zamykam nawias. Teraz tu mamy minus 4 i ja ją mnożę przez to i przez to. Minus 4 razy x kwadrat, minus 4x kwadrat. Minus 4 razy minus 1, minusy się kasują, wychodzi plus i mamy 4 razy 1, czyli 4. Niby wszystko super, ale trzeba nawias opuścić. Czyli na razie sobie wszystko przepiszemy, co jest z przodu, żeby tutaj problemu nie było i zmieniam znaki. Pamiętaj, minus stojący przed nawiasem zmienia wszystkie znaki w nawiasie. Czyli było x kwadrat, ja piszę minus x kwadrat. Było 10x, ja piszę minus 10x. Było 25, ja piszę minus 25. No a reszta oczywiście problemu już nie ma, przepisujemy. No i na końcu co nam zostało? No poredukować wyrazy podobne. Potęga trzecia jest tylko tutaj, więc ją przepisuję. Teraz potęga druga jest tu, tu i jeszcze tu. Czyli 24x kwadrat minus x kwadrat to mamy 23x kwadrat minus 4x kwadrat, czyli mamy plus 19x kwadrat. No to teraz x. Mamy x-a tutaj, mamy x-a tutaj, więcej nie mamy. Czyli 4x minus 10x to jest minus 6x.
No i jeszcze wyrazy wolne, czyli minus 25 plus 4 to jest minus 21. Mieliśmy naszą funkcję g od x doprowadzić do najprostszej postaci. To jest właśnie ta postać najprostsza. Na tym spotkaniu przygotowałam 7 zadań. Poćwiczyliśmy sobie wyrażenia algebraiczne z uwzględnieniem szczególnym wielomianów, bo taki był nasz cel, przypomnieć sobie wielomiany, rozwiązywanie równań wielomianowych i po prostu wykonywanie działań na wielomianach. Jeżeli chcesz sobie to wyćwiczyć, to zapraszam Cię do pobrania mojego pliku z zadaniami na mojej grupie Matura 2020 z iKMAT i spróbuj rozwiązywać już samodzielnie przykłady dotyczące wielomianów. Natomiast, jeżeli chciałbyś zacząć swoją naukę tak zupełnie easy, tak od podstaw, tak krok po kroku, te wielomiany sobie powtórzyć ze mną, zapraszam Cię na moją stronę internetową www.ikmat.pl, gdzie dostępny jest właśnie kurs online, mój do zakupienia, kurs online właśnie z wielomianów, wyrażeń algebraicznych i możesz dokonać zakupu tego kursu i uczyć się ze mną matematyki od podstaw. Przekonasz się, warto, bo będziesz tą matematykę w końcu rozumieć. A ja zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.